Witam Państwa. Zbliżają się wybory parlamentarne i dlatego Państwo, czytelnicy MedExpressu, przysyłają do nas pytania, pytania adresowane do konkretnych partii politycznych. Jest bardzo wiele pytań adresowanych do Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj gościmy pana posła Tomasza Latosa. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Który reprezentuje właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, jest wiele pytań, ale wybrałam kilka specjalnie dla pana i chciałabym poprosić o krótkie odpowiedzi. Czy ośmielą się Państwo, tak zadano to pytanie, wprowadzić współpłacenie i rozdzielić sektor prywatny od Narodowego Funduszu Zdrowia? No, myślę, że to, czy ośmielą się, jest o tyle właściwe, że jak rozumiem, wszyscy uważają, że jest to bardzo niepopularne wobec wśród wyborców. No, zwłaszcza w kampanii wyborczej. I rzeczywiście pewnie tak jest. Jest to rzeczywiście decyzja nie tylko trudna, ale i niepopularna. Stąd my tego nigdy nie mieliśmy w naszym programie i nie przewiduję, abyśmy mieli to również w tej chwili. Czy to by w czymkolwiek pomogło? Wydaje mi się, że najpierw zacznijmy od regulacji różnych innych, chociażby od tego, żeby u lekarza rodzinnego były wykonywane z osobnej puli wydzielonej finansowej badania i to w ten sposób no, nie odsyłano niepotrzebnie pacjentów do AOS-u, to moim zdaniem przyniesie lepszy efekt niż ewentualne współpłacenie. A rozdział sektor prywatny i Narodowy Fundusz Zdrowia? Zależy, co pod tym rozumiemy. Ja uważam, że jeżeli chodzi o dostępność do publicznych pieniędzy, to powinno brać się pod uwagę podobnie zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. I zresztą tak jest w tej chwili. Może sektor prywatny konkurować i występować do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrakty. A jeżeli mówimy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, to tak na dobrą sprawę to się i tak rozwija w różnej formie, bez decyzji politycznej i mam wątpliwości, czy rzeczywiście potrzebna jest tutaj decyzja polityczna, ale gdyby miała być, to tak naprawdę jest to ostatni element dopełniający system, który powinien już być wcześniej uporządkowany. Panie pośle, jaki mają Państwo pomysł na funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia? Słyszeliśmy, że ma być zlikwidowany. Prezes Jacyna bronił jak niepodległości NFZ-u. No, udało się, a jak to będzie w przyszłości? Zobaczymy. Owszem, mieliśmy w programie i przymierzaliśmy się do likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, ale uznaliśmy, że w momencie, w którym wprowadza się chociażby sieć szpitali, w tym samym czasie likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia mogłaby spowodować pewien chaos w systemie. Stąd wycofaliśmy się z tego pomysłu i na razie nic nie wiem, abyśmy mieli w najbliższym czasie do tego wrócić. Co oczywiście nie znaczy, że nie będą zachodziły różnego rodzaju zmiany w ramach samego NFZ-u i również to nie znaczy, czy nie wrócimy do naszego pierwotnego pomysłu, ale na tą chwilę jest tyle innych spraw w ochronie zdrowia, które wymagają uregulowania i poprawy, więc ten Narodowy Fundusz Zdrowia zostawiamy. Na razie zostawmy w spokoju. Co z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego? Miała się poprawić sytuacja, chyba się pogorszyła. Mniej łóżek, braki kadrowe, no przede wszystkim dramat, jeśli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o kwestie związane z brakami kadrowymi, no to jest problem, którego szybko nie uda się rozwiązać, niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce. Co do finansowania, finansowanie się poprawiło. Z tego co wiem, są większe nakłady na właśnie na lecznictwo psychiatryczne, również w tych ostatnich decyzjach, które myśmy jako w Komisji Zdrowia opiniowali, dodatkowe środki, które pojawiły się w Narodowym Funduszu Zdrowia, tam też była pula na podwyżki, na zwiększenia kontraktów właśnie w psychiatrii. Ale oczywiście to wszystko zbyt mało i przyznaję, że jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą, trzeba być może stworzyć jeszcze lepsze warunki, tak aby zachęcić świadczeniodawców do tworzenia tego typu oddziałów. Mamy z tym, przyznaję, problem, no bo z jednej strony potrzeby są coraz większe i nawet zwiększenie finansowania nie rozwiązuje tutaj problemu. Czy planujecie Państwo wprowadzenie jakichś ułatwień, aby było więcej w Polsce lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy? Czy jest taka potrzeba? Ja uważam, że zasady powinno stosować się takie same dla wszystkich. Jeżeli polscy studenci, a później młodzi lekarze po skończeniu studiów zobowiązani są do zdawania egzaminu końcowego z całości materiału, to uważam, że to powinno obowiązywać wszystkich. A więc jeżeli ktoś z Ukrainy będzie chciał przyjechać, to
powinien przede wszystkim i dla dobra i bezpieczeństwa polskich pacjentów wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami. Jeżeli będzie te kwalifikacje spełniał, no to wtedy oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast jestem przeciwnikiem jakiejś szybkiej ścieżki, jakichś ułatwień, jakichś drugich, innych niż dla polskich lekarzy wymagań. Nie, no bo tak nie powinno być. I ostatnia kwestia, bo wspomniał Pan kilkakrotnie, że są ważniejsze problemy w ochronie zdrowia niż te, choćby sformułowane w kilku pytaniach, trzy najważniejsze w tej chwili. No, tych problemów jest rzeczywiście bardzo dużo, ale ja generalnie uważam, że dopóki nie przekierujemy większego strumienia pacjentów do podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie ten lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie miał wydzieloną pulę na badania, dopóki tego nie zrobimy, to nigdy nie uda się uzyskać takiego, jak nam zależy, skrócenie kolejek w AOS-ie. Jednocześnie oczywiście to później skutkuje wieloma niepotrzebnymi hospitalizacjami. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to oczywiście to jest kwestia ZOL-i i w ogóle nawet patrząc szerzej, biorąc pod uwagę to, że się starzejemy, być może ubezpieczeń pielęgnacyjnych i innych problemów związanych z dostępem do tego typu świadczeń. No i wreszcie kwestie też się z tym wiążące, w jakim sensie to jest nocna świąteczna pomoc medyczna, która powinna sprawnie funkcjonować i sprawnie funkcjonujące SOR-y, gdzie trafiają tylko ci pacjenci, którzy tego wymagają, a nie tacy, którzy powinni trafić do tej tak zwanej wieczorynki. Dziękuję za odpowiedź na pytania naszych czytelników.